Witajcie, cześć i dzień dobry. Dzisiejszy temacik oczywiście, tak jak widzimy, tłoki z korbowodami. Ale nic by nie było dziwnego, gdyby nie to, że jest to kolejny silnik rozebrany koreański 1.6 CRDI przy roczniku 2017. Czy dziwny zbieg okoliczności? No tak się akurat złożyło, że jest to kolejna koreańska marka. Generalnie chcę się z Wami podzielić pewnymi informacjami, które być może się Wam przydadzą, być może nie. Generalnie rzecz jest jaka. Tłoki zostały wyjęte przy okazji pewnej usterki, która spowodowała, że pasowało wyciągnąć tłoki, zrobić oględziny i tak dalej, i tak dalej. Bo jak wiecie bardzo dobrze, mając zdjętą głowicę, mając rozebrany dół, pasuje również doglądnąć sobie, co się dzieje na tych tłokach, co się dzieje z pierścieniami, jak wyglądają panewki. Dlatego też rzadko się zdarza, że ktoś pokazuje taki filmik. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli jest jakaś drobna usterka i tłoki zostają dalej w silniku, siedzą w bloku, no to nikt ich nie fotografuje i nie nagrywa. No bo i po co? One nie przechodzą sesji jakiejś zdjęciowej. W każdym bądź razie, do czego zmierzam? Mamy trzy gary i teraz zobaczcie, jak wyglądają tłoki. Tak jak widzicie, jeden wielki nagar. No nagar jak to w dieslu, słuchajcie, no wiadomo, że się zdarzyć może, nie? Ale generalnie na tym się nie chcę skupić. Chcę się skupić na pewnej rzeczy. Być może już któryś z Was, czy ktoś z Was dojrzał pewną kwestię. Mamy dwa pierścienie tej głównej pracy. Jakbyśmy ich nie nazywali, to nam to jest w tym momencie niepotrzebne. W każdym razie pierścień olejowy jest na dole. I co jest najdziwniejszego, że ten pierścień olejowy jest, słuchajcie, zapieczony. Dziwny zbieg okoliczności, że jest to czwarty silnik z rzędu, w którym pierścienie olejowe są zapieczone. No właśnie, więc jeżeli ktoś deklaruje, że ma wszystko w porządku w samochodzie, który jeździ, no to niech się nie spodziewa, że za jakiś czas coś go może nie dopaść. No taka kolej rzeczy, tak jak widzicie, zobaczcie, jak ten samochód miał spalać ładnie, jak miał nie wypalać DPF-a, jeżeli jego pierścienie olejowe, można powiedzieć, stoją. Przechodzimy do drugiego tłoka. Na drugim tłoku, zobaczcie, pierścień olejowy troszeczkę wyszedł. Te tłoki są celowo przeze mnie niewykąpane, są tylko wyczyszczone. Jeszcze tak jak widzicie, tutaj są części oleju z niego. One są tylko przetarte szmatką, niemyte, po to, żeby pokazać, jak naprawdę taki tłok wygląda po wyjęciu z silnika. W każdym bądź razie widzicie, tu jest pierścień olejowy zapieczony. Tu jest pierścień olejowy, no po części, który już wyszedł, czyli chwała mu. Pewnie by coś roboty robił. A jak to się ma na trzecim cylindrze? No oczywiście, że zaklejony. Zobaczcie. Pierścień olejowy, który widzimy teraz w dolnej części ekranu, on niestety jest zaklejony. Nie sugerujmy się tym, że one są brudne, że są w nagarze, bo taka ich kolej rzeczy, one pracowały. No właśnie, tak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie pierścieni, dlatego też uważam, że w takim momencie pierścienie się bezwzględnie kwalifikują do zmiany, do oględzin, do zwymiarowania. Są cylindry. Jeżeli jest wszystko ok, przehonować, założyć nowe pierścienie. No aż się prosi. Pominę, żeby takie pierścienie założyć nowe do takiego tłoka, trzeba go najpierw bardzo dobrze dopracować. Doczyścić, wyczyścić z tego nagaru. To nie może być tak, że on zostaje brudny. Tu są kropeczki, których się nie sugerujemy, dlatego że to są oznakowane, na którym cylindrze chodzą. Na przykład tu jest pierwszy cylinder z jedną kropeczką, a tu są trzy
to nie ma żadnego wpływu. W każdym bądź razie skupiamy się tylko i wyłącznie na pierścieniach. Bynajmniej w tym momencie. Ale przechodzimy do setna dalej. Grzech byłby, gdybym on nie pokazał, jak wyglądają panewki. Zobaczcie. Tak wygląda panewka. Tu jest panewka stopki, czyli ta dolna, która mniejszą część przejmuje siły roboczej. Ona jest jeszcze, powiedzmy, no, do pracy. Natomiast ta dolna, no w sumie to jest górna, dolna na ekranie. Ta górna, która idzie w korbę, niestety już nie kwalifikuje się do założenia. Ja wiem, że ktoś by jeszcze ją założył i powiedział, będzie chodziło. No oczywiście, na odwarcie wszystko można zrobić. I to na pewno będzie chodziło. Ale wierzcie mi, że nie na długo. Przelećmy sobie do innej panewki. Zobaczcie, to jest niewymyślona rzecz. Kolejna panewka, która jest mocno już wypracowana. One w tym momencie jeszcze mają swój wymiar. Jeszcze by można było zostawić to. Natomiast ręczę, że za jakiś bardzo niedługi czas któraś panewka by się odezwała i zrobiłoby się małe. A kuku. Nie mam czwartego korbowodu tutaj, bo bym wam również pokazał. W każdym razie zobaczcie. Tutaj to samo. Każdy jeden cylinder przeżył dokładnie to samo. Żaden nie pracował tok mniej, żaden z nich nie odpoczywał. No i oczywiście interwały wymiany oleju się odezwały. Jak udało mi się ustalić, były książkowe. Dlatego nie było zaniedbania, jeśli chodzi o kwestię wymiany oleju. No, tak jak książka pisała, tak olej wymieniali. Tak właśnie to wygląda. Dlatego ten spalony nagar, no prawdopodobnie wytrącił się z oleju, no bo z czego mógłby się zrobić, z powietrza? Chyba że jest coś, o czym nie wiem. W każdym razie widzicie, przy małej robótce wychodzi, że trzeba założyć pierścienie, zwymiarować oczywiście, jak wyglądają czopy. Natomiast wstępnie oględziny wykazały, że są bardzo ładne. Także tutaj do zwymiarowania, bo panewki na przykład korbowe do 1.6 CRDI występują w trzech bodajże rodzajach, jeśli chodzi o standardowe. Także można sobie pasowanie zrobić pod siebie, czy na sportowo, czy powiedzmy bardziej ekonomicznie. Ale tu już tego tematu nie poruszam, bo mechanicy myślę, że powinni wiedzieć. Niemniej jednak, ktoś by zadał teraz pytanie, ile ten silnik przeżył. Więc od razu wam powiem, ten silnik ma zaledwie 200 tysięcy. 200 tysięcy równiutkie i coś tam, kilkaset kilometrów przekroczone poza 200 tysiącami. Także tyle kilometrów wystarczyło, żeby zajechać tłoki, prawie zajechać korby. Aczkolwiek jeszcze na tym etapie udało się, że one będą do odzyskania, wszystkie korby, tylko panewki trzeba będzie założyć nowe, ewentualnie może się okazać, że do wypolerowania wał. Aczkolwiek mało prawdopodobne, bo był ładny. Ale niemniej jednak, no tak to właśnie widzicie, wygląda. Także nie oszczędzajmy na oleju. No i jeżeli pojazd mamy koreański, a mamy już te 200, no to obstawiam, że możecie mieć podobną sytuację. Ja tu nie jestem od tego, żeby krytykować, bo ja nie krytykuję, bo jednostki CRDI są bardzo dobrymi jednostkami. No niemniej jednak, słuchajcie, no nic nie trwa wiecznie. Tak jak widzicie, trzeba coś tam dołożyć, żeby kolejne 200 na kilometry przełożyć. O, fajnie się zgrało, nie? Także filmik się może komuś przyda, może podobał. Jak się nie podobał, no to trudno, ale nie dajcie łapki w dół. Liczę oczywiście na łapeczkę w górę, jest wtedy motywacja, żeby coś nowego wam nagrać. Także od razu powiem, jakie są wymiary tutaj pierścieni. Tu są akurat 1,75, 1,75 i 3. To są takie rozmiary pierścieni, średnica tłoka 77,2. To są tłoki oczywiście stożkowe, więc one inny wymiar mają na górze, inny na dole. Ale żebyście sobie mogli dokładnie zwymiarować tłoka, będziecie go musieli najpierw sobie wymyć, wykąpać, wyczyścić, wygłaskać. Tylko nie róbcie tego papierem ściernym, broń Boże. Dobra, nie zatruwam. Trzymajcie się, do zobaczyska w następnym filmie. Cześć.